Dzień dobry, witam Was po raz ostatni w tym roku. Czekają na Was czerwcowe spotkania z książką, a w nich Maja i Ewa, siostry. Jedna przeczyta Wam opowiadanie Zofii Staneckiej, Kwiaty Tymoteusza Gałązki. To opowiadanie jest zamieszczone w numerze 4 Świerszczyka z tego roku. A Ewa przeczyta Wam Zagadki o kwiatach. Ostatnie nasze spotkanie podczas zajęć z książką, ale mam nadzieję, że nie ostatnie w Waszym życiu. Serdecznie Was zapraszam wszystkich do biblioteki, do oddziału dla dzieci. I jeszcze drobna niespodzianka, mam nadzieję, że o tym pamiętacie. Przez cały rok szkolny uczestniczyliście w turnieju zagadkowym. Teraz czekają na Was dyplomy za zwycięstwo w tym turnieju i drobne nagrody książkowe. Do zobaczenia. Zofia Stanecka, Kwiaty Tymoteusza Gałązki. Tymoteusz Gałązka kochał swój ogród. Całymi dniami przycinał krzewy, nawoził ziemię, sadził i wysiewał kwiaty. Wiosną nadawał imiona źdźbłom trawy i pierwszym kiełkom. Wieczorami grzecznie wypraszał z rabatek ślimaki, żeby na ich miejsce zaprosić dżdżownice. Zaś tuż przed nadejściem zimy otulał róże czułą kołderką ze słomy. Gdy nadciągał mróz, ogród zamierał, czerniał i zasychał, a Tymoteusz kurczył się razem z nim. Pewnej zimy nie spadł śnieg, ale mróz był tak silny, że ziemia w ogrodzie zamarzła na kamień. Tymoteusz dygotał w swoim domku. Skulony w fotelu, z trudem obejmował zziębniętymi palcami kubek ze stygnącą, szybko herbatą. Mijały dni, ale nie nadchodziła zmiana. W końcu ogrodnik zapadł na niekończący się katar, który całkiem odebrał mu siły. Ogród nie wiedział o tym, zajęty własnym przetrwaniem. W końcu mróz zelżał. Słońce ogrzało ziemię i obudziło schowane w niej kwiaty. Delikatne przebiśniegi, liliowe i białe krokusy, złocistą forsycję, włochate sasanki, drobne szafirki i wysmukłe narcyzy. Wreszcie żonkile, hiacynty w trzech barwach i różnobarwne tulipany. Kwiaty wystawały z ziemi i wystawiały kiełki i płatki. Gdzie jest Tymoteusz? Pytały. Przyzwyczajone do jego kochającej obecności, ze zdziwieniem rozglądały się po pustym ogrodzie. Może coś mu się stało? Szeptały samolubne zazwyczaj narcyzy. Musimy go znaleźć, zaszemrały szafirki. Tylko jak? Zapłakała forsycja. Przecież mamy korzonki. Mamy też płatki. Nie wiem jak wy, ale ja chętnie poświęcę swoje, żeby odnaleźć naszego ogrodnika, oświadczył jeden z tulipanów. My też, zgłosiły się żonkile. I my, zawtórowały im kwiaty jabłoni. Przywołajmy wiatr, może zechce nam pomóc. Tego dnia ludzie w miasteczku zaobserwowali dziwne zjawisko. Nad ogrodem Tymoteusza Gałązki zerwała się wichura. Gwizdała i świstała między krzewami, po czym uniosła się kolorową chmurą, która skierowała się w stronę domku ogrodnika. Co to może być? Zdziwił się burmistrz, Apolinary Beczułka. A ponieważ lubił panować nad sytuacją, zebrał radę miejską i razem ruszyli do ogrodu. Gdy weszli do domu Tymoteusza, zamarli ze zdumienia. Ogrodnik leżał w łóżku. Policzki miał zaróżowione, oczy błyszczące, a przykryty był kołdrą z kwiatowych płatków. Byłem chory, ale one mnie uzdrowiły, wyszeptał. Nikt nie spytał, kogo miał na myśli, bo odpowiedź unosiła się w powietrzu w postaci zachwycającego zapachu niezliczonych kwiatów. Zagadki o kwiatach. Zagadka pierwsza. Dodaj dwie litery do wyrazu brat.
zaraz kolorowy zakwitnie ci kwiat. Bratek. Zagadka druga. Pośród pszenicy i żyta błękitem ładnie zakwita. Te kwiatki szafirowe wiankiem ozdobią głowę. Haber. Zagadka trzecia. Kwiaty smutne, choć wspaniałe. Żółte, złote, fioletowe. Groby bliskich ozdabiają w ciemne dni listopadowe. Chryzantemy. Zagadka czwarta. Te liliowe w lesie rosną, a te szkolne brzęczą głośno. Dzwonki. Zagadka piąta. Tuż przy ziemi niziutko płatki z łodyżką krótką. Fiołkowe, wesołe, bo to przecież fiołek. Zagadka szósta. Kiedyś często był wręczany, dzisiaj nieco zapomniany. Choć z gwoździkiem to nie rodzina, podobnie kończy się i zaczyna. Goździk. Zagadka siódma. Nad potokiem rosną, gdy już pachnie wiosną. Żółte jak złocieńce, lecz to są kaczeńce. Zagadka ósma. Choć do jeży nie należy, to kolcami się najeżył. Kaktus. Zagadka dziewiąta. Majowy kwiatek dobrze z zapachu znany. Kwitnie białymi dzwonkami, ale nie dzwoni. Zdobi nam lasy, więc jej nie zrywaj. Za to odpowiedz, jak się nazywa? Konwalia. Zagadka dziesiąta. Hokus pokus spod śniegu wyjrzał krokus. Zagadka jedenasta. Pachnie wieczorem cała alejka, gdy na rabatce kwitnie maciejka. Zagadka dwunasta. Kwiat, co zbożył się czerwieni, będzie grzechotką w jesieni. Mak. Zagadka trzynasta. Komu koło domu na łące złotych gwiazd tysiące. Znikną gwiazdki złociste, będą kule puszyste. Dmuchną w ten puszek dzieci, nasionko w świat poleci. Mlecz. Zagadka czternasta. Kwitną koło rzeczki niebieskie kwiateczki. Dobrą pamięć mają, jak się nazywają? Niezapominajki. Zagadka piętnasta. Niedługo zima, już stąd pryśnie. Śnieg już przebiłem, bo jestem przebiśnieg. Zagadka szesnasta. Bywa pąsowa, biała, różowa. Mówią o niej kwiatów królowa. Róża. Zagadka siedemnasta. Na polach rosną i żółte dywany. Potem z tych kwiatów olej w kuchni mamy. Rzepak. Zagadka osiemnasta. W ogródku pachnącym tuż przy samej truszce zakwitło dziś słonko na zielonej nóżce. Słonecznik. Zagadka dziewiętnasta. Do płatków biało-różowych dookoła żółtego środka. Każdy chyba odgadnie, że to mała stokrotka. Zagadka dwudziesta. Jak ten kwiatek się nazywa, co słowo pan w nazwie ukrywa? Tulipan. Zagadka dwudziesta pierwsza. Żółciutkie jak słonko, piękne jak motyle, wiosną rozkwitają w ogrodzie żonkile.